Witam serdecznie, pokażę jak przygotować sałatkę z fasolki szparagowej. Do przygotowania będziemy potrzebowali 500 g fasolki szparagowej, 20 pomidorków koktajlowych, około 300 g ziemniaków, jedną puszkę tuńczyka, duże kawałki, sól, pieprz do smaku, kilka łyżek oleju lub oliwy. Umyte ziemniaki gotuję w mundurkach, ugotowane odstawiam do wystudzenia. Z fasolki odcinam końcówki, jeżeli ma włókna, to usuwam, dokładnie płuczę i gotuję. Wodę, w której będę gotowała fasolkę, delikatnie solę i słodzę, garnek stawiam na gazie i zagotowuję wodę. Do gotującej się wody wrzucam umytą fasolkę i gotuję do miękkości około 15 minut. Następnie odcedzam i odstawiam do wystudzenia. Umyte pomidorki razem ze skórką kroję na mniejsze kawałki. Wystudzone ziemniaki obieram ze skórki i kroję w kostkę. Fasolkę szparagową kroję na mniejsze kawałki. Wszystkie składniki sałatki przekładam do salaterki, doprawiam solą i pieprzem, polewam oliwą, dokładnie mieszam, sałatka jest gotowa. Sałatka jest gotowa, można podawać, życzę smacznego.